Jest czwartek, godzina 16, więc jeszcze no dwa dni, troszeczkę ponad dwa dni do Koloseum 2 na PGE Narodowy. Bezwzględnie święto polskiego MMA. Będę chciał dzisiaj Wam pokazać troszeczkę, jak wygląda od strony technicznej przygotowanie tego eventu. Mam nadzieję, że porozmawiamy z jakimiś kompetentnymi ludźmi, bo ja na pewno nim nie jestem. Zapraszam na kulisy budowy Koloseum 2. To jest szczery w zamieszaniach, który odpowiada. No właśnie, za co odpowiadasz, Bartek? Za wszystko. A, no dobra, mamy wszystko. Jaki jest powiedziałem? Ja wiem, że ty jesteś człowiekiem, który to absolutnie spina od strony organizacyjno-techniczno-telewizyjnej. Tak, dokładnie. Zaczynamy tak. Konstrukcje stalowe, oświetlenie, nagłośnienie, telewizja, kabloza, ciężkie maszyny, które widzimy, postery. Generalnie. A ile osób pracuje przy, wiesz, tutaj przy montażu tego wszystkiego? Zależy od dni, ale mamy teraz przeloty gdzieś pomiędzy 120 a 170. Wow. Dojedzie nam jeszcze jutro telewizja, czyli kolejne jakieś 45-50 osób. Będziemy mieli 200. Co ty gadasz? No. No chyba, nie wiem, czy nie pobijacie plan Ninja Warrior, ale jest szansa, że arena troszeczkę większa. Wiesz, mamy te wszystkie konstrukcje, które macie na Ninja Warrior. Ninja Warrior musi poczekać, bo całą stal z Polski wrzuciliśmy w tę konstrukcję. A jest większa niż przy pierwszym Koloseum, co? Chyba telebimy chyba też są większe. Telebimy są te same, ale paski, wszystko to, co opatula nogi, paski górne, więcej świateł. Także czarny pająk jest ciut większy. No dobra, powiedz mi, ile spałeś przez ostatnie dni? Niedużo. No właśnie, wyglądasz na takiego, co pracuje po ile godzin dziennie, od razu mówię o tym. No, tutaj mamy takie szychty teraz, wiesz, po 14-15 godzin dziennie. Zawsze mam fan. To zależy, no wiesz, jakbym robił na przykład... to jest człowiek sportu walki, żeby nie było. No, dokładnie. Muay Thai? Czyli grafik. Grafik nie? Dżentelmeni do walki nie zdejmują garniturów? Tak jest, tak jest. To sobie przechadzam. To wszyscy znajomi, co witaliśmy się, czy nie witaliśmy, nie wiem, bo ja rozbity jestem. To jest to, że KSW ma bardzo często tą samą ekipę wszędzie, nie? I przez tyle lat po prostu poznajesz tych ludzi prywatnie. To jest fajne. To można powiedzieć rodzinna firma. Ten telebim. Ja muszę się dowiedzieć, jakie są tutaj specyfikacje techniczne. Czy można na przykład podłączyć się przez Wi-Fi do niego, bo bym sobie wtedy siadł na trybunach i przyniósł tutaj konsolę, nie? A teoretycznie jakbym przyniósł na przykład PlayStation i chciał pograć, pyknąć meczek FIFA na takim telebimie. Teoretycznie się teoretycznie da. Się da. W praktyce powodzenia. Ale teoretycznie się da. To jest informacja, której potrzebowałem. Żeby nie było wątpliwości, to jest duża klatka, nie? To jest ta największa klatka. Mega, jak stoisz tam w środku klatki, jak to będzie żyło, jak to z 50 koła ludzi przyjdzie. Ciary. Nie tylko dla tych, którzy będą w środku klatki, zobaczycie. A powiedz mi, te sektory są wyłączone? Tak? A, wyłączone są. Miejsca za ćwierć ceny, wiesz, nie? Ej, mordeczko, chcesz bilet za dychę? O, mamy krzesełka już rozstawiane. Zobaczcie, ile tego jest. Ile jest krzesełek na płycie? 9 tysięcy. No dobrze. Plus minus. To macie trochę rozkładania. Od kiedy rozkładacie? Siebie sobie. A. I do soboty skończycie? Do jutra. Klasa. Cytując Mister Krychę, robi wrażenie. Ej, ja to wam powiem i na pewno wy też tak macie, na pewno to wielu z was tak ma. Hulajnoga, takie duże przestrzenie. Dla samego fanu, żeby sobie jeździć tutaj w pracy, to każdy by chciał pojeździć, nie? Na przykład takimi wózkami, tymi elektrycznymi, jakimiś meleksami, czy wózkiem widłowym. Nie wiem, czy... Powiedzcie, napiszcie w komentarzach, czy wy też tak macie, jesteście tak potężeni, ale ja bym się miał frajdę jeżdżąc tymi wszystkimi tymi pojazdami. Ale musiał to zrobić, zobacz. Ty, przed chwilą mówiłem... Już siądę od razu, poczekaj. Przed chwilą mówiłem, że ja to bym popracował tutaj, aby sobie jeździć takimi wozami tutaj, nie? Powiedz, że masz to, że masz fan z tego, że jeździsz. Słuchaj, wiesz co, nie mam. Powiem ci z jednej przyczyny dlaczego. No? W czasach studenckich
dorabiałem za kontynentem, za wielką wodą, jako koleś, który zapierniczył na polach golfowych. Meleksem takim? Miałem stary fan 20 lat temu. Ja dać się garnąć? No proszę. Mamy to. O, poczekaj. O, to mnie udo zapiekło. Dobra, patrz na to. Start stop, nie? Normalnie automat. Ładuj na pakę, zrobimy to z jazdy. Ja będę powoli jechał, nie? Powoli się nie na tym jeździć, bo to elektryk. Tam przyjadę? Przyjadę. No jest wszędzie naokoło gdzieś też. Ale to jest czad! Ja bym tu popracował, nie? Nie potrzebujecie? Poczekaj. Bo tutaj konflikt. Jakiś debil jeździ, przepraszam! No i co, nie masz frajdy z tego, że tak sobie jeździsz tutaj? Słuchaj, no... A mogę przyjechać jutro do was tutaj pojeździć tym? Słuchaj, nie, bo już jutro nastawione. Jutro już nie będzie gdzie, ale... O Jezu, dobra, to robię rundę kanarową i wysiadkę, ale czad. Boże, stary, jak głupi, no. Gazu, co zwalniasz? No co, próg, koła masz próg. A kurde, ale mam operatora z tyłu. Sorry, nie ma. No dobra. Ty, no powiem ci tak, jest kozak. Nie ma ręcznego? Jest. A! Ale czad, dzięki ziomek. KSW, spełniamy marzenia. Tak to wygląda, możemy iść w tym czasie. Pokażę wam. Chodźmy do sceny, gdzie zawodnicy wychodzą, bo jest takie same ułożenie, tak jak było przy okazji pierwszej gali w 2017. Miałem oczywiście przyjemność i okazję wychodzić tutaj przy prawie 60 tysięcy ludzi. Scena w Warszawie. To jest najlepsza absolutnie sportowa chwila w mojej karierze. Najwięcej emocji, do zawsze będę to wspominał. Nic większego, lepszego już się nie wydarzy. Poza tym, że jestem na emeryturze sportowej. I jak daleko trzeba przejść od zejścia ze sceny do klatki i celebrować ten moment. Stąd, tam na zapleczu będzie ostatnia, tutaj po lewej stronie, po prawej stronie na zapleczu była taki rozrzewkowy pokój. Ostatnie dogrzanie, przygotowanie, cofnięcie i potem na sygnał się oczywiście wychodzi tędy. Tu będzie pewno, no kurde, sztos, nie? I tymi schodami do góry. Może nikt nas nie wyrzuci. Nie wiem, czy to będzie oddawać, jak to jest daleko stąd. Jak już się stanie tutaj i żeby przejść do klatki. Dzień dobry wszystkim. Nie wchodzę, nic nie psuję, spokojnie jakby są. Nie ma, jest jakiś limit wagowy? Można zgadzać. Ten kamu? Ciężarka może nie wiedzieć. Dobry ten wiek. A to będzie podświetlane wszystko, to jest LEDy. Ekran. Wszystko będzie. Ale to. Możesz sobie wejść na to. W 2017 tego nie było. Bo teraz jest bajera. Widać, że świat poszedł do przodu. To naprawdę jest daleko, jak to będzie zejście, przejście. Kurde, jak to jest, stoję teraz, to zazdroszczę zawodnikom, nie? Bo wiem, co będą czuli. Dobra, odpiąć zobaczymy, czy może już są gotowe szatnie, albo coś tam się dzieje. Przy okazji możemy pozwiedzać szatnie naszych piłkarzy, nie? Jakby co. Jędza. Pozdro Artur. Pozdro Zielu, pozdro Dominik. Pozdro Lewy. Co tam w rogu go wyrzucili? Dziora, Klich, Piszczek, Piątek. No. Sporo moich znajomych. Pozdro chłopaki. Ja tu miałem szatnię wtedy. Tak, chyba tak. Chyba tutaj. Pierwsza po wejściu. Możesz zobaczyć wszystko jakby na... Wirtualnie. Jak to wyglądało? Sztos! W takim kalibrze, że nie ma szansy na wypadek. Czary, nie? Jak to pyknie. Muzyką jeszcze. Macie jakieś takie w dokumentacji, wiesz, liczbę lamp, które musicie tutaj przywieźć, zamontować? Jest, to jest około prawie 800 lamp, jakieś 780, coś takiego. To wokół stadionu wszystkie, nie? Macie, tak? Wszystko jest wokół stadionu. To tu pękło, tam wiecie, między drugą, tam gdzie wchodzą tutaj drodzy, no to wszystko... musimy nagrać to właśnie teraz ten. Jak wygląda procedura opuszczania? Chyba jakiegoś timelapsa trzeba zrobić. Czy będziemy stać, albo zróbmy materiał 25-minutowy live stream z otwierania dachu na Narodowym. Ja na przykład kojarzę tylko z lodowiska. O. Prawda?
Tak jest. Zawsze siłowy narodowy. Zawsze z żużla kojarzysz. Co ty? Ja w ogóle nigdy na żużlu nie byłem. Czemu? A propos żużla, musisz odkryć, bo jeden z włodarzy federacji jest wielkim fanem żużla. Nie mogę ci powiedzieć, który. Na pewno nie Kabul. Nie mogę ci powiedzieć, który. Martin, bo tutaj my dyskutujemy sobie na płycie tego stadionu. Czy ty jesteś fanem żużla? Dobrze, to właśnie chcieliśmy to ustawić. Dobra, dzięki ci. Widzimy się niebawem. Czyli Kabul. Kabul jest fanem żużla? Ja tego nie powiedziałem. No co? Przyszło zezwolenie na piro właśnie. Doleciało? Halo? Ale tu będzie. Juhu. Dobra. No, a zapytaj się Maćka, której drużynie kibicuje. Posłuchaj, bo stoi przy mnie Juras. Może dam ci telefon, bo ma do ciebie bardzo ważne pytanie. To mnie cały czas dziućga i nie wiem, co mu odpowiedzieć. Siema cię, Kabul. Ale siema, poczekaj, wiesz co, bo gadamy właśnie tutaj, że tu był żużel i będzie teraz kolejna impreza. I tutaj cały czas Bartek mówi, że ty jesteś wielkim fanem żużla. Czy to prawda? To prawda. A komu kibicujesz? Ja też, biało-czerwoni zawsze. No, dobra, oddaję telefon. Dzięki Maćku, do zobaczenia. Dobra, na razie. Tak naprawdę Kabul nie jest fanem żużla, zdecydowanie nie jest fanem żużla. Lukas here! Dobry. The boss is here! Nie zdążyłem się ubrać. Nie zdążyłem się ubrać specjalnie, nie zdążyłem do kuchni dojechać. Dzień dobry. Masz spodnie. MMA, siema. No właśnie, bo dostałem już zdjęcie, już jest po. Wiem ci kiedy powiesz 3-2-1 i zrobimy ci wtedy niespodziankę, dobra? 3-2-1. Nie, to ja ci powiem kiedy masz powiedzieć 3-2-1. Dobra. 3! 2, 1, jedziemy! Mam tak samo jak ty. Ale zajebiście gra! Zajebista jakość! Dach otwarty. I otwarty dach. Ale będzie! Ale operator, widziałeś jak to chodzi, Cała Saskia Kępa właśnie nas kocha w tym momencie, że się otworzył dach. Dobra. Pozdrawiamy, wiemy, że Saskia Kępa... Całą Saskia Kępa. Co ty każdy nóżką tupał, teraz myjąc naczynia. To chodź, pokażesz mi jak się jeździ na tyle. Zapraszam panią. Co, jedziemy Meleksem jeździć? Każdy chce jeździć Meleksem, mówiłem! Dobra, musieliśmy schować się tutaj do środka, tak się od razu przy okazji złożyło, że są ławki naszej reprezentacji polskiej w piłce nożnej. Słuchajcie, tam wszystko się dzieje i myślę, że pokazaliśmy to, jak wygląda ten plac budowy zwany Koloseum 2, a w sobotę już największe emocje, także koniecznie trzeba to zobaczyć, bo będzie naprawdę wydarzenie. Czy przebije Koloseum 1? Nie wiem, ale serdecznie życzę, aby tak się stało.